Wszyscy zdajemy sobie sprawę, że budżety miast są ograniczone. Bieżące potrzeby zwykle odsuwają na dalszy plan sprawy związane z estetyką miasta. Jednak są one bardzo ważne dla społeczności lokalnej. Miasto Otwock, poszukując możliwości przygotowania i przeprowadzenia rewitalizacji, zdecydowało się na złożenie wniosku aplikacyjnego o sfinansowanie tego zadania. Międzynarodowy projekt Restaura otrzymał dofinansowanie z programu Interreg Europa Środkowa w kwocie 8 milionów złotych. Około 1,5 miliona złotych miało zostać sfinansowane na zadania na terenie miasta Otwocka. Otwock do projektu o nazwie Restaura, rewitalizacja dziedzictwa kulturowego poprzez mechanizmy wsparcia publiczno-prywatnego, pozyskał partnerów z czterech różnych krajów. Są nimi Polska, Słowenia, Słowacja i Chorwacja. Nasz wniosek został oceniony przez Komisję bardzo wysoko i znaleźliśmy się w gronie 35 laureatów projektu spośród 620 złożonych wniosków. Informacje o dofinansowaniu odebraliśmy jako ogromny sukces. Miasto było gotowe do przystąpienia do realizacji projektu. Rada Miasta zabezpieczyła wkład własny w tegorocznym budżecie, a w czerwcu tego roku dokonała przyniesienia środków na rewitalizację projektu. Ale czym jest ten projekt? Każde z miast, partnerów ma na swoim terenie budynki o wartości historycznej i kulturowej. Niektóre miasta są w stanie konkretnie wskazać, które budynki są dla nich najważniejsze. Otwock posiada skomplikowaną strukturę, bo po pierwsze nie ma ściśle wyznaczonego centrum i jest wiele cennych budynków, które mają bardzo różną strukturę własnościową. To budynki prywatne, miejskie albo o mieszanym udziale. Są wśród nich budynki historyczne. Projekt Restaura miał m.in. odpowiedzieć na pytanie, jak ma wyglądać centrum naszego miasta? Na to pytanie mieli odpowiedzieć mieszkańcy, użytkownicy oraz poszczególne grupy interesariuszy. Projekt przewidywał bardzo szerokie konsultacje po to, aby każda grupa mogła się wypowiedzieć i tak aby wygląd centrum był uzgodniony z jego mieszkańcami. Aby dojść do fizycznej rewitalizacji obszaru centrum, w pierwszym kroku mówimy o lokalnym programie rewitalizacji, który określa założenia polityki przestrzennej i społeczno-gospodarczej. Następnym krokiem jest przygotowanie dokumentacji, analiz prawnych, technicznych i finansowych, i te zadania zamierzaliśmy sfinansować w ramach projektu Restaura, aby w efekcie końcowym dojść do fizycznej rewitalizacji. Tak prezentowała swoją wizję centrum miasta pani architekt Marta Sidoruk-Gościcka. To jest oczywiście tylko przykład, jak mogłoby ono wyglądać. Po uzgodnieniu z kupcami i innymi mieszkańcami na etapie konsultacji, doszlibyśmy z pewnością do końcowych wniosków. W przeciągu dwóch lat zostałaby wykonana inwentaryzacja i waloryzacja cennych dla miasta budynków, a także wskazane budynki przeznaczone do odrestaurowania. Po wytworzeniu dokumentacji technicznej przyszedłby czas na przetargi na wyłonienie wykonawcy rewitalizacji, składanie wniosków aplikacyjnych o dofinansowanie projektów. Dokumentacja techniczna zawierałaby również pozwolenia na budowę uzgodnionych budynków. Wkład własny miasta został określony na poziomie około 200 tysięcy złotych. Otwock jako lider mógł skorzystać dodatkowo z rezerwy celowej. Wówczas nasz wkład wynosiłby o, około 80 tysięcy, w zależności od przeliczenia kursu euro. To zaledwie 5% kwoty otrzymanej dotacji. Brak zgody Rady Miasta na podpisanie umowy o dofinansowanie oznacza utratę funduszy na przygotowanie rewitalizacji centrum miasta. Jeśli ze strony Rady będzie wola uporządkowania centrum, to prace przygotowawcze będziemy musieli pokryć z budżetu miasta lub bliżej nieokreślonych środków zewnętrznych.